powstanie zespołu Kaliber 44 jest związane z tym, że nie mogliśmy usiedzieć już słuchając tylko tej muzyki i chyba potrafimy ją robić, więc czemu mielibyśmy jej nie robić? No i wynika jak najbardziej z potrzeby robienia rapu. 44 to jest liczba magiczna, kaliber, rozmiar tej liczby. To już wydaje mi się, że wiele mi zostało powiedziane. Chociaż nazwa pochodzi z czasów, kiedy jeszcze mieliśmy nierówno pod sufitem i graliśmy Gangstar. Scena rapowa w Polsce, no jest już parę tytułów, które albo można dostać w sklepach, albo można usłyszeć na to na składance, a to na czymś. No i myślę, że tworzymy my ją także, czyli jeżeli jesteśmy tu i teraz, to znaczy, że coś tam się dzieje. Rap to jest przede wszystkim tekst, no a tekst nasz o czym jest? No tekst jest o tym, co nas otacza. Mówimy o tym, co jest w nas, czyli tak samo, co jest w wielu ludziach, którzy są jakby z nami związani albo w tym środowisku. Rap to jest muzyka. I ona wyrosła z ulic czarnych dzielnic. No ale to jeżeli tam była taka rzeczywistość, to nie znaczy, że polski rap musi być taki. Powinno się mówić o tym, co jest, więc jeżeli jest brutalnie i wulgarnie, to powinno się to mówić. Ale ja nie uważam, że tak jest w 100%. Bo to jest życie i ja piszę w porywach chwili, jak mi po prostu sumienie coś, głowa coś, serce coś mówi, nasuwa jakiś temat. Zaangażowany nurt. Reprezentujemy. I reprezentujemy Katowice. Ja myślę, że muzyka rap jest, polska muzyka rap jest w stanie przyjąć się na polskim rynku, ale to po prostu jeszcze zależy od tego, jacy ludzie słuchają tej muzyki i czy naprawdę ją czują, bo ja myślę, że najważniejsze jest to, w tej muzyce, że można rozumieć teksty, które są bardzo ważne.